Trenerze, mecz się ułożył tak jak należy, prowadzenie utrzymane, bez większych błędów swojej ekipy. Można spokojnie myśleć już o rundzie finałowej. No jeszcze nie pewnie, ale no jesteśmy już bardzo blisko realizacji tego pierwszego celu i cieszę się bardzo, że dzisiaj zagraliśmy naprawdę dobry mecz przeciwko bardzo dobrze zorganizowanej drużynie. Trzeba to powiedzieć, że zespół Red Dragons Pniewy jest naprawdę perfekcyjnie zorganizowany, szczególnie jeśli chodzi o grę w obronie. No i ciężko było gdzieś tam, w ogóle jest ciężko przebić się przez tak solidną obronę. Nam się dzisiaj to powiodło. Ciężko pracowaliśmy w tym tygodniu, przygotowując się do tego meczu i znaliśmy też słabe punkty, widzieliśmy jak to zrobić. Także słowa uznania dla zawodników, że mieli na tyle chłodne głowy, że po prostu taktycznie dzisiaj znaleźliśmy sposób też na tą świetnie zorganizowaną obronę. Słowa uznania dla Mikiego, który dzisiaj zagrał na bardzo wysokim procencie skuteczności. Mam nadzieję, że ta jego forma będzie teraz rosła. Także gratulacje dla mojej drużyny, ale też gratulacje dla drużyny z Pniew, bo pokazuje cały czas, że się rozwija i wydaje mi się, że też kibicuję im, żeby w tej szóstce się znaleźli. Także mam nadzieję, że powalczą jeszcze w tych ostatnich meczach. Właśnie, bo końcówka ligi zapowiada się bardzo ciekawie. Rekord 8 punkty 2 tygodnie temu, teraz Gatta i w zasadzie wszyscy mogą wygrać z każdymi w tych ostatnich spotkaniach. Z kim może chciałby pan się na początek spotkać fazy finałowej? Już tak myśląc do przodu bardzo. Chociaż wiadomo, że te 3 ostatnie mecze to takie ostatnie sprawdziany przed walką o medale. No tak nie do końca, bo każdy punkt jest na wagę złota i w tej klasyfikacji końcowej, bo wiadomo, te punkty będą dzielone na pół, ale żeby w tej szóstce myśleć o czymś, no to trzeba spróbować powalczyć o jak najlepszą pozycję. Oczywiście najbardziej idealną w tej chwili pozycją dla nas byłaby pozycja numer 3. Myślę, że Gatty już nie jesteśmy w stanie dogonić, ponieważ pierwsza trójka, z tego co pamiętam, gra 3 mecze u siebie, a my tutaj jesteśmy bardzo groźni i drużyny nie lubią tutaj z nami grać. Nic, no skupiamy się na tych 3 meczach. Ja naprawdę na razie nie myślę o tym, z kim przyjdzie nam się zmierzyć w szóstce. No wiadomo, że rekord, wiadomo, że Gatta, natomiast każdy z tych zespołów 7 jeszcze ma teoretycznie szansę na to, żeby w tej szóstce się znaleźć, także każdy mecz jest istotny. My teraz mamy ciężki mecz w Chojnicach. Trudny teren dla nas, ale myślę, że jesteśmy w gazie i gdzieś tam jesteśmy bardzo pozytywnie nastawieni. Fajnie pracuje zespół, świetnie reaguje na to, co się dzieje na boisku, także jestem dobrej myśli i na pewno pojedziemy do Chojnic z wolą zdobycia 3 punktów. Ciężki mecz za wami i niestety wypadacie z szóstki. Ciężko będzie teraz z powrotem skoczyć do górnej części tabeli. Nie wiem, czy będzie ciężko skoczyć, no mamy 3 mecze jeszcze, tak? Każdy ma 3 mecze jeszcze do rozegrania. Myślę, że terminarz mamy korzystniejszy niż rywale, ale też nie o to chodzi. No, patrzymy na siebie, zagraliśmy dzisiaj słaby mecz. Mamy też swoje wewnętrzne problemy, które nam dzisiaj nie pomogły. Zabrakło Maćka, zabrakło Adama, chłopacy dali z siebie wszystko, no niestety dzisiaj to było za mało, zresztą Toruń zagrał dojrzale, przede wszystkim dojrzale i byliśmy o klasę słabsi dzisiaj i tyle, no my skupiamy się na sobie, wewnętrznie tutaj mamy swój cel, chłopacy wiedzą co mają robić i będziemy walczyć do końca rundy, tak, o tą pierwszą szóstkę, bo uważam, że mimo wszystko w tym środku tabeli się gdzieś cały czas bojamy od tego miejsca 5 do 7 i no fajnie by było walczyć tą szóstkę, należy się to tym chłopakom, bo naprawdę bardzo dużo poświęcają, żeby grać się w futsal w Pniewach i naprawdę mam nadzieję, że nam się to uda. No właśnie, bo w środku bardzo ciasno, dużo drużyny jeszcze ma szansę na grę w tej szóstce. Z kim wolibyście się spotkać w tej górnej części tabeli? Z kim spotkać? No nie chciałbym wyrokować, no tak naprawdę nie interesuje mnie, z kim się spotkamy. Nie chciałbym mieć po prostu dyskomfortu gry gdzieś tam z drużynami o utrzymanie, które walczą o życie, tak, bo to też nie są fajne mecze. My będziemy zadowoleni, jak będziemy w szóstce i co dalej ugramy, to nasze. Natomiast, tak jak powiedziałem, nie chciałbym się kopać gdzieś w tej drugiej szóstce. I taki mamy cel, tak? Przed nami mecz w Głogowie, trudny, bardzo trudny uważam. I tutaj się myślę rozstrzygnie kolejna rzecz. Ale tak jak powiedziałem, rywale mają też trudny terminarz, każdy z każdym jeszcze gra, więc spokojnie, jeszcze 9 punktów do zdobycia. Nada, un partido difícil, porque Red Dragons estaba solo a 3 puntos nuestra y
con esta victoria podemos afianzarnos en la tercera posición. Muy bien, la verdad es que estoy muy contento, estoy muy adaptado y cada vez mejor. Sí, son chicos de Erasmus que vienen a todos los partidos, son muy seguidores y les encanta el fútbol sala. Sí, han venido hoy y la verdad es que les ha gustado mucho Torun y están muy contentos. Dzisiaj ciężki mecz z Wami, z Toruniem, na niezwykle no, również wymagającym terenie, bez punktów, ale dalej będziecie walczyli o pierwszą szóstkę. No tak, pierwsza szóstka jest na pewno naszym głównym celem, ale takie mecze jak dzisiaj nie powinny nam się zdarzać, gdzie nie wyszliśmy na mecz dobrze, myślę, przygotowani mentalnie, bez wiary we własne umiejętności, przespaliśmy pierwszą połowę zupełnie i oprócz tego, że Toruń zagrał super spotkanie, to my naprawdę zagraliśmy dzisiaj słabo, poniżej swoich możliwości i myślę, że nad tym musimy gdzieś tam się skupić przed kolejnym spotkaniem, które już w sobotę i na pewno krótki tydzień intensywny przed spotkaniem z Głogowem. Czy brak Macieja Fuzyna w składzie to też trochę mniejsza wasza pewność w grze w defensywie, no bo jednak bramkarz z takim doświadczeniem i no z takim talentem to jest jednak mocna podpora dla ekipy. Na pewno gdzieś tam to może w głowach siedzieć, aczkolwiek nie możemy też obwiniać tutaj Kuby Budycha za stratę bramek, bo myślę, że byliśmy winni wszyscy w defensywie, swoją grą nie pomagaliśmy, ale na pewno gdzieś tam ma to jakieś znaczenie. Maciej jest jednak najlepszym bramkarzem w Polsce i myślę, że w niektórych sytuacjach mógłby pomóc swoim doświadczeniem chociażby, czy swoimi umiejętnościami. Myślę, że byłby przydatny, ale też nie możemy na to zganiać całej porażki, całej winy, że nie mieliśmy pierwszego bramkarza.